Witamy w odcinku numer 391 programu Progress Bar. Witam was serdecznie. Witam was przede wszystkim Maciej Lelusz, Mirek Burnejko i jest z nami Piotr Bułka. Piotrze, kim jesteś? Dawno cię nie widzieliśmy, niektórzy cię nie znają. Kim jesteś? Ja? No nie wiem, czy podtrzymujesz tematykę odcinka. Nie wiem, jak się przedstawić. Jak podtrzymujesz tematykę odcinka, to jestem filozofem. To czemu w Progress Barze, w programie o progresie w polskim IT, rozmawiamy z filozofem? Kurczę, widzisz, bo tak się głupio złożyło, że od 17 lat pracuję w korporacji i w departamentach IT. A czym się zajmujesz? Ja? Wiesz, dyrektorem jestem w tej chwili. A zaczynałem od programowania, analiz biznesowych i takie tam. Mhm, ale teraz wykorzystujesz swoje natchnienie filozoficzne? Czyli to dlaczego, nie wiem, byłeś na studiach albo rozpoczynałeś w pracy? Owszem. Zawsze? Owszem. Okay. Znaczy, wiesz co, nie, to może historia była trochę inna. Historia była trochę inna. Pierwsze moje wykształcenie jest ścisłe. Fizyką się zajmowałem. Jak każdy fizyk, który chce coś zarobić i założyć rodzinę. Ja też na budowie pracowałem przez chwilę, no, fizyką się zajmowałem. Tak, to normalna ścieżka. Okay. Polska droga. Ale wiesz, tak, polska droga. Popracowałem sobie trochę, zająłem się programowaniem. Do tego programowania podchodziłem tak bardzo filozoficznie generalnie, bo uważałem to zajęcie za mocno, mocno kreatywne. Ale też zacząłem mieć trochę więcej czasu. Odchowało mi się dziecko. Programowanie to jest takie bardzo introwertyczne zajęcie. Zakładasz słuchawki. Czasem się pozastanawiasz nad czymś, no i wtedy zacząłem realizować swoją drugą pasję, o której marzyłem jeszcze za czasów fizyki, czyli poszedłem sobie na filozofię, tak od zera. Proste. Od zera. Przeszedłem cały kurs filozofii, 5 lat, licencjackie, magisterskie, dyplom summa cum laude, cokolwiek to znaczy, wygooglujcie. A potem poszedłem w ogóle na doktoranckie i teraz jestem w trakcie pisania dysertacji, nie? Tam widzicie za moimi plecami plan tej rozprawy, który ma mi przypominać, że czasem trzeba się czymś zająć i innym niż praca w korporacji. No dobrze, ale to wracając do tematu. I powiem szczerze, że naprawdę to była mega decyzja ze względu również na moje życie zawodowe. Naprawdę mega. W pewnym momencie wszedłem na ścieżkę menedżerską i doszedłem do wniosku, że naprawdę kupę pieniędzy można zaoszczędzić na tych wszystkich kursach różnego rodzaju, po prostu studiując filozofię. To wszystko już było. To wszystko okay, już ale było. Możesz bardziej sprecyzować, bo co dokładnie było? W czym ci to pomogło? W takich krokach? Uważasz, że to dobra droga? Zacząć zupełnie inne studia albo studia filozoficzne? Podczas pracy z naukami ścisłymi? Wiesz co, ja ci powiem przede wszystkim tak. Dla mnie nie ma takiej linii demarkacyjnej w tej chwili silnej pomiędzy umysłem ścisłym i humanistą. Po prostu nie ma. To jest fikcja wyhodowana przez nauczycieli, którzy nie potrafią przekazać prawdziwej wartości nauk ścisłych. Którą wartością, na przykład w przypadku fizyki, jest tak naprawdę pytanie o to, jak działa wszechświat, w ogóle świat, natura, to co nas otacza, tak? To są bardzo głębokie pytania natury filozoficznej, na które odpowiadamy sobie budując jakieś modele matematyczne. To jest tylko technę, matematyka, te wszystkie wzory, natomiast niestety edukacja w naszym kraju przedmiotów ścisłych sprowadza się do tego, żeby właśnie tylko i wyłącznie tą sferę technę uwypuklić, czyli masz tutaj wzór, masz tutaj zbiór, podstaw sobie ten wzór, oblicz, zobacz, czy ci wyszło dobrze, cieszymy się, że wyszło. No to tak nie jest. Proszę, ale fizyka to jest... No tak, wiem, sorry Mirek, tak, rozpędzam się, no. Ja nie, ale cię ostrzec, że być, nie? Ale to ja ci przerwę w tej chwili, bo tak. Słuchaj, bo no, pracujesz w takiej firmie, która jest no, dość innowacyjna, masz tam pewnie około 100 osób pod sobą, które coś robią, czyli programują w większości. No i teraz chcesz mi powiedzieć, że programistę można zastąpić filozofem? Nie chcę ci powiedzieć tego, że programisty można zastąpić filozofem.
Programiści są potrzebni, będą potrzebni i byli potrzebni, a w przyszłości będą jeszcze bardziej potrzebni niż teraz. Wszyscy znamy statystyki, ktokolwiek w tej chwili bierze udział w procesach rekrutacji programistów, szczególnie ze staka technologicznego Java, wie, jak to wygląda na rynku. Tak jest, to jest po prostu tak. Wiemy, jak to wygląda. Las katyński generalnie. No to wiemy. Oni będą potrzebni, świat ich potrzebuje, ale technologie się rozwijają w takim kierunku, że Java umrze. Wszyscy, nie, zgadzam się z tobą. Nie mówię tego. Tego nie powiedziałem. Znaczy, możemy dojść powolutku do dyskusji na temat tego, czy w końcu powstaną te samoprogramujące się algorytmy, ale to jest zupełnie, myślę, spotkanie na inny odcinek. Słuchajcie, ci programiści muszą mieć kontrapunkt w postaci umysłów humanistycznych. Jakkolwiek powtarzam, dla mnie tej demokracji nie ma. To tak, ty wiesz, chcesz teraz powiedzieć, poczekaj, bo żeby tak trochę wrócić na tory, to ty chcesz teraz powiedzieć, że programiści generalnie jako ci wykonawcy myśli są potrzebni, natomiast powinien nad nimi stać albo pomóc im, albo być wśród nich ktoś, kto wyznacza im azymut, w którą stronę mają biec. Bo inaczej to jest... Nie, tego nie powiedziałem, widzisz. Ja mówię cały czas o uzupełnieniu. Zwróćcie uwagę, to przejdźmy może do konkretów, tak? Internet of Things, bardzo popularny temat, tak? Myślę, że w tej chwili całkiem rozsądne jest to, że to jest jeden z takich live motivów wszystkich największych konferencji. Parę tygodni temu byłem drugi raz na Gartnerze w Barcelonie, i znowu to było epatowanie internetem rzeczy, teraz uzupełnionym im o opowieści o tych właśnie samouczących się algorytmach, ale coś w tym jest, tak? Statystyki mówią, że za kilkanaście lat to będą tysiące urządzeń w każdej sekundzie podłączanych do internetu. To jest masa danych takich bardzo, bardzo wrażliwych, które będą właśnie procesowane przez systemy pisane przez tych programistów. Słuchajcie, no ktoś musi się pochylić nad tym, jak wykorzystywać te dane. Ktoś musi się pochylić nad tym, czy nad bezpieczeństwem, ale takim personalnym bezpieczeństwem tego, co znajduje się w sieci, a co dotyczy tak naprawdę bardzo newralgicznych sfer życia każdego z nas. Mhm. Już teraz wiedzą o nas wielkie korporacje naprawdę bardzo wiele, a za chwilę będą wiedziały jeszcze więcej. No chyba nie chcemy, żeby nikt nie podejmował takiej naprawdę głębokiej refleksji na temat miejsca człowieka w tym cyfrowym świecie. A kto według Ciebie za chwilę podejmować taką decyzję? Kto według Ciebie powinien podejmować taką, decyzje, nie wiem, architektoniczne, ideologiczne na temat tego systemu? Bo ja, szczerze Ci powiem, zastanawiając się nad Internet of Things, widzę jeden bardzo wielki problem, mianowicie to, że wykonawstwo jest zupełnie oderwane od ludzi, którzy wymyślają jakby potrzebę tego wykonania albo przetworzenia tych danych i wyciągnięcia wyników. Bo dla Ciebie, na przykład kierującego zespołem programistycznym, najważniejsza jest obróbka danych i przedstawienie tego dla kogoś, kto tak naprawdę jest w stanie coś z tego wyciągnąć, tak? Odciągnąć jakiś wniosek, stworzyć algorytm, który będzie, wiesz, reagował na te dane w jakiś tam sensowny sposób. No i kto powinien decydować o tym? Wiesz co, zacznijmy od tego, nie wiem. Ja powiem Ci, że też się nad tym bardzo mocno zastanawiałem i stwierdzam, że rozmyta jest trochę odpowiedzialność tej kwestii. Ja mogę decydować, jak nie macie tego. Dlatego uważam, sorry Mirku, jedno zdanie, ale właśnie dlatego uważam, że to powinny być gremia interdyscyplinarne. Tak jak powiedziałeś, no, trochę rozmywa się ten cel z tym poziomem wykonania, tak? Ja tak naprawdę powiem Ci szczerze, że ja póki co no, nie zauważyłem jeszcze na świecie, albo może po prostu zbyt płytko patrzę, takiego naprawdę głębokiego wykorzystania możliwości, jakie daje przetwarzanie danych takich streamingowych, online'owych w zestawieniu z tym, co firmy już o nas wiedzą. Czyli tego tak naprawdę, tej całej siły, jaka będzie tkwiła w internecie rzeczy. Natomiast no, lada moment, to będą
sytuacje rzeczywiste i uważam, że no, warto się zastanowić, dokąd to wszystko zmierza. A powiem, że się wtrącę. Jaka jest nasza rola? A powiedz mi, a mamy załóżmy taką firmę na przykład ubezpieczeniową, która jest daleko od tematu Internet of Things i czy w takiej firmie są potrzebni humaniści, filozofowie? Idźmy dalej, komisje różne, różnych nadzorów na przykład, też są bardzo dalece do Internet of Things, czy dla nich coś takiego jak filozofowie? Tylko takich może, nie, żeby nie użyć miałych, ale monolitycznych instytucjach. Poszliśmy w kierunku tak bardzo technologicznym, zaczęliśmy o Internet of Things, ale tak bardzo, bardzo prosto jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Ja w tej chwili jako już mogę powiedzieć profesjonalny filozof, wiem tak naprawdę jakie możliwości są człowieka, który przeszedł ścieżkę edukacyjną filozofii właśnie. Słuchajcie, to nie jest ktoś, kto leży sobie w łóżku z książką i myśli o tak zwanych niebieskich migdałach i spędza czas na czytaniu bezwartościowych tekstów, które tylko on i garstka innych rozumie. To mówisz filozof... o fizykach kwantowych, czy o tym, o filozofach? Nie, mówię o filozofach. Fizyka kwantowa, no to akurat możemy bardzo łatwo przełożyć na technologię, także come on. Przepraszam, taki żart. Rozładować. Mówię o filozofach i o takim potocznym rozumieniu tego, czym zajmuje się filozof. Słuchajcie, filozof to jest tak naprawdę człowiek, który jest wyposażony naprawdę w potężne instrumentarium oceniania racjonalności rozumowań, potężne instrumentarium weryfikowania tego, czy jakieś fakty są możliwe do wykorzystania w jakimś celu, czy jakieś fakty coś mówią głębszego na temat obszaru, o którym tutaj one świadczą. Generalnie dla mnie, już sekundę, dla mnie filozof jest znakomitą osobą, która jest znakomitym kandydatem na stanowisko analityka, po prostu. Dlatego, że jego możliwości analityczne są znacznie głębsze od osoby, która po prostu poczytała sobie coś na temat analiz biznesowych, nie wiem, poznała UML-a, whatever. Mogę? Zresztą, bo ja jestem bardzo daleki od ogólnie, nie? I powiedzmy, że podejrzewam, że wielu ludzi, te słowa, o których mówisz, jakbyś mógł nam przełożyć na przykład na przykłady, bardzo konkretne. Myślę, że łatwiej byłoby to zrozumieć. Mówiłeś o analityku, nie? Procesów biznesowych na przykład, nie? Nie wiem, kto jeszcze? Kto jeszcze? Kogo widzisz jakby filozofowie w IT, nie? Jakie pozycje? Konkrety. Gdzie zatrudniasz takie? Menadżerowie, analitycy. Mhm. W przyszłości, takiej technologicznej przyszłości, również widziałbym ich jako osoby zarządzające zespołami przetwarzającymi dane właśnie czasu rzeczywistego. A nie uważasz, że taki socjolog, filozof? Proszę? No, Internet of Things, socjolog, filozof, taka ekstaza już będzie w ogóle. A no, to w sumie bardzo dobra myśl. Filozof, socjolog, Może jeszcze psycholog by się też przydał. To już w ogóle, wiesz, to już przypominamy sensu. Ale nie, poważnie pytam. Dobra. Mieliśmy... Opowiem wam taką dykteryjkę, nie? W filozofii i w ogóle w epistemologii jest takie stanowisko, które nazywa się silne AI, czyli silna sztuczna inteligencja. Zgodnie z tym stanowiskiem każdy algorytm, każde urządzenie, które wykonuje jakiś algorytm, w momencie jego wykonywania uzyskuje samoświadomość. No to come on, słuchajcie, programista jest stwórcą tak naprawdę. To... Czyli jak chcesz mieć okulary, widzę. Poszukaj. Ach, nie. Ale... nie mam. Mocne słowa. No ale dobrze, wracając do tych zawodów. No to jest uważam bardzo ciekawe. Poczekaj, tak przechodząc troszeczkę bardziej poważnie, w kierunku przyszłości i w kierunku właśnie tego silnego AI, co przed chwilą powiedziałem. Znamy wszyscy prawo Mura, prawda? Słuchajcie, jeżeli ono będzie utrzymane, to do 2030 roku powinien powstać komputer, który swoją złożonością będzie w stanie zasymulować taką mnogość i stopień skomplikowania połączeń, jaka istnieje w ludzkim mózgu. To będzie piękne pole eksperymentalne do weryfikowania bardzo wielu hipotez filozoficznych i psychologicznych. Informatyka wtedy będzie potrafiła odpowiedzieć na pytanie,
czy świadomość jest rzeczywiście takim, taką emergentną własnością wynikającą ze stopnia skomplikowania urządzenia. Czyli włączymy ten komputer za 30 lat, zgodnie z prawem Moore'a, już tak skomplikowany jak ludzki mózg, i sprawdzimy, czy nasza świadomość to jest tak naprawdę coś, co wynika z tego, jak bardzo skomplikowany jest nasz mózg, czy to jest może coś więcej. Piękne, piękne laboratorium. Znaczy wiesz, jak będzie napisane na Javie, nie, to na pewno nie wyjdzie, natomiast, bo gdzieś tam po drodze będzie broken pipe, nie, i niestety cała świadomość wyleje się przez tą pękniętą rurkę. Null pointer wyskoczy. Ale wiesz co, ja jestem natomiast takim bardziej chyba zwolennikiem podejścia, bo jest taka piramida, piramida taka wisdom, knowledge, information, data, nie? Znaczy dokładnie w odwrotnej kolejności, nie? Że mamy na początku dane, później, wiesz, ekstrahujemy z tego informacje, później na to nakładamy jakąś wiedzę i z tego wynika jakaś tam mądrość, nie? Patrząc na razie na oprogramowanie, które jest tworzone w jakiejś tam orbicie sztucznej inteligencji, no to jesteśmy gdzieś tam, wiesz, między ekstrahowaniem informacji, a zdobywaniem jakiejkolwiek takiej małej, spontanicznej wiedzy na ten temat. Myślę, że droga do tej mądrości jeszcze wynikającej z tej wiedzy, no to jest tam parę parseków, nie? Miejmy nadzieję, że szybko je przelecimy, ale z drugiej strony kiedyś Elon Musk powiedział, że ludzie mogą stać się bootloaderem dla sztucznej inteligencji, nie? No więc ja tak szczerze mocno nie czekam na to. Mam nadzieję, że ja nie doczekam. Ja, super szczęście. Jeśli uśmiecha, coś o tym wie, tylko nam nie chce powiedzieć. No właśnie. Bo generalnie jeszcze na chwilę wracając do ziemnych tematów, ty pracujesz w firmie, która analizuje media? Dobrze pamiętam? Nie, ja pracuję w firmie ubezpieczeniowej. Okej, ubezpieczeniowej. No właśnie, czyli analizujecie generalnie to, co się może dziać. Internet of Things jest perfekcyjny. Perfekcyjnie. No oczywiście, że... O kurczę, chyba coś stało mi się z sercem. A, widzisz, gdybyś miał na sobie inteligentnego t-shirta, no to wiedzielibyśmy o tym szybciej. I już bym dostał SMS-a, że moja składka poszła w górę. Nie. Oczywiście. I przede wszystkim byś dostał SMS-a, że niestety, ale twoje ubezpieczenie nie pokrywa takiego zdarzenia jak... Ale możesz kupić, no, nie? Wyślij SMS-a. 3688 odcinka Progress Baru. Piotrze, powtórz, że dam ci pytanie, tak bo już na koniec, bo na przykład jest taka... Ale ciekawa... nie zaczęliśmy nawet, Mirek. Wiem. Słuchaj, nie. Jest taka ciekawa historia, że wiesz, że Google zatrudnia filozofów do tych swoich samochodów, do podejmowania takich trudnych decyzji filozoficznych, czy rozjechać jedną osobę, czy dwie, gdy już nie ma innego wyjścia. Czy twoim zdaniem i w jaki sposób branża ubezpieczeniowa będzie potrzebowała, żeby zatrudniać właśnie filozofów, żeby podejmować takie decyzje, na przykład, nie wiem, tak jak przykład Macieja, pęka mu serce, czy dać mu ubezpieczenie, czy nie? Czy do tego będą potrzebni filozofowie w przyszłości, twoim zdaniem? Internet of Things? Do tego to akurat są potrzebne po prostu modele matematyczne i aktuarialne, które pozwolą stwierdzić, na ile opłacalne byłoby ubezpieczenie Macieja, tak? W danej formie. Natomiast widzisz, wydaje mi się, że będą potrzebni w każdej branży. Im głębiej będziemy wchodzić butami cyfrowymi w życie ludzi, tym bardziej będą potrzebni filozofowie i ludzie, którzy patrzą na konsekwencje tych zdarzeń, które mogą wyniknąć właśnie z takiego podejścia. Natomiast w takich firmach, ja pracuję w specyficznej firmie, która tak naprawdę odpowiada na jakieś potrzeby związane z poczuciem bezpieczeństwa ludzi, tak? Ale tak jak podałeś fajny przykład Google, no w Intelu też jest stanowisko, jak zapewne wiecie, które się nazywa futurysta. Zajęciem człowieka zatrudnionego w Intelu na stanowisku futurysta jest śledzenie literatury fantastycznej naukowej. Tak jest, dokładnie. Zbieranie blatów, bonów i czytanie Asimowa. No to jest życie, słuchaj, wiesz. To może jest praca, Mirku, którą powinniśmy jakby pursuit. Tak, powinniśmy za nią pędzić. Ale wracając do Polski, chwileczkę, bo mamy Progress Bar, mówimy o polskim rynku. Gdzie, powiedz mi, ty widzisz w ogóle filozofów, czy może widzisz filozofów w polskich firmach? No bo wiesz, korporacje rządzą się swoimi prawami, to są wielkie organizmy, które wiesz, no na zasadzie do jednego pomysłu mogą cisnąć 57 lat, no nie? A gdzie w Polsce, wiesz, filozofowie mogą znaleźć pracę, albo powinni przynajmniej
poszukać, albo my powinniśmy ich poszukać, siedząc w tych firmach. Ministerstwo Finansów? Tam jest sport chyba już aktualnie. Nie wiem, jakie, czy zasady Progress Baru pozwalają, żebyśmy wchodzili w tematy polityczne, ale myślę, że powinniśmy tego uniknąć. Nie ma zasad, słuchaj. Zostawmy Ministerstwo Finansów. Wszyscy zamilkliśmy, to dobry znak, ale dlaczego, gdzie widzisz filozofów w IT? W jakich firmach, w jakich instytucjach? No, gdzie oni znaleźliby miejsce? Halo, halo? Ja użyłbym tutaj kwantyfikatora ogólnego. To znaczy? Lubię takie stwierdzenia. Każdej firmie, która zajmuje się tworzeniem nowych wartości dla cyfrowego świata. Fair enough. Fair enough. No oby więcej takich podstawało w Polsce, które mają wpływ na świat cały, a nie tylko na nasz skromny wycinek tego świata cyfrowego. No cóż, panowie, myślę, że czas na nas. Przekroczyliśmy już nasze 15 minut. Mirku, jeszcze coś na koniec? Tak, zastanawiam się, Piotrze, jakbyś mógł dać nam jedną radę, gdybyśmy chcieli troszeczkę zgłębić takiej potrzebę zdobycia wiedzy praktycznej a propos filozofii, przydatnej w IT. Co byś nam polecił jako taki pierwszy krok? Jako pierwszy krok? Wiesz co, generalnie mówi się, że filozofia tak naprawdę to jest ćwiczenie duchowe głównie. I wydaje mi się, że dokładnie tak. Jest taka książka Hadota, czyli filozofia jako ćwiczenie się w czymś. Co ja bym polecił? Ja bym polecił coś właśnie bardzo personalnego jako dobry początek. Filozofię stoicką. Filozofię stoicką, która pozwoli osobie, która zajmie się jej praktykowaniem, wyrobienie sobie bardzo specyficznej i według mnie mega konstruktywnej postawy świata, co może przynieść bardzo pozytywne konsekwencje w jej relacji z tym światem. Zacząłbym od czytania Marka Aureliusza, tak jest. Mirek, ja ci chyba nawet to kiedyś polecałem jeszcze, jak mieliśmy przyjemność się zetknąć swego czasu dużo wcześniej. Marek Aureliusz, Wyznania. Tak jest. Okej. Okay. Chcesz być lepszym programistą Java? Czytaj Marka Aureliusza. Chcesz ale że mam, że wtedy zniknie z powierzchni. Marka Aureliusza i Epikteta, tak jest. Jak dobrze, że 3 lata studiowałem filozofię i wszystkich tych cholerników przeczytałem. Święty spokój nareszcie. Może zemrze ta Java w końcu, słuchajcie, panowie. Dobrze, i tym pozytywnym akcentem, że śmierć Javie, kończymy kolejny odcinek. Ostatnio, powiem wam tylko taką anegdotkę, ostatnio próbowałem zaktualizować farmę, a nieważne, serwerów, prawda? Zajęło mi 1,5 godziny debugowanie, dlaczego mi się nie odpalają wszystkie te aplikacje, które są napisane na Javie. Frustracja narasta, koniec roku. Śmierć Javie. I właśnie, widzisz, gdybyś był po lekturze Marka Aureliusza, frustracja byłaby... Ono jest teraz tak. W ogóle by nie było. To jest naprawdę, powiem ci, to jest paznokietek frustracji, która jakby nachodzi mnie, jak widzę te czerwone logo spod znaku. Panowie, dobranoc. Dobranoc. Trzymajcie się. Dzięki. Cześć. Dobranoc.